Brytyjski fund od dłuższego czasu znajduje się poniżej bariery 5 zł, podczas gdy na przykład w 2015 roku jego cena przejściowo nawet przekroczyła 6 zł. Czy fund pozostanie względnie tani w perspektywie ostatnich lat? I czego możemy się spodziewać w konsekwencji negocjacji, które są toczone pomiędzy Londynem a Unią Europejską? Należałoby zacząć od tego. Co sprawiło, że funt tak bardzo potaniał? Mimo, że złoty też obecnie do najmocniejszych nie należy. Jeśli popatrzymy na relację złotego do dolara, szczególnie, ale nawet do franka czy do euro, no, złoty miewał okresy, kiedy był znacznie mocniejszy niż jest dzisiaj. A, tym, a tymczasem, w relacji do funta, mamy, jesteśmy cały czas gdzieś w okolicach kilkuletnich letnich minimum na parze funt złoty, czyli złoty jest najmocniejsze od funta w relacji, w perspektywie kilku lat. No, wiadomo, że mieliśmy to potężne, ten potężny wstrząs, to wielkie wydarzenie, którym było referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Referendum, w którym zdecydowano, iż Wielka Brytania Unię opuści. I to sprawiło, to był ten czynnik numer jeden, który osłabił brytyjskiego funta, no bo ciągnie za sobą całą masę niepewności gospodarczych, politycznych. Nie wiadomo, jak będą te stosunki e, wyglądać, a Wielka Brytania jednak o, przez ostatnie lata dość mocno była uzależniona od importu. No i wiadomo było, że będzie potrzebować kapitału, żeby te płatności za import hmm, pokryć. E, jeśli popatrzymy na bezpośrednią reakcję brytyjskiej gospodarki na referendum, po takim pierwszym szoku ona nie była wcale taka zła. Popyt dość szybko konsumpcyjny odrodził się. Przemysł w zasadzie wyglądał nieźle. Rynek nieruchomości też jakoś bardzo negatywnie nie zareagował i nawet Bank Anglii rozpoczął podwyżki stóp procentowych. To, czego nie widzimy cały czas w strefie euro, czy choćby w Polsce. Tym niemniej jednak zaokładano, że dojdzie do porozumienia w sprawie warunków, na jakich Wielka Brytania miałaby Unię Europejską opuścić, a tymczasem mimo, że data definitywnego opuszczenia Unii, którą jest marzec 2019 zbliża się wielkimi krokami, tego porozumienia cały czas nie ma. Teoretycznie nie dzielą nas od niego bardzo istotne kwestie, tak by się przynajmniej wydawało, bo sprawą numer 1 jest kwestia granicy. Pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną. Jednak wokół tego toczą się różnego rodzaju rozgrywki polityczne, nie tylko pomiędzy Wielką Brytanią a Unią, ale także w samym Londynie, gdzie część konserwatystów chciałaby przy okazji obalić swoją premier Theresa May, a z kolei opozycja widzi w tym szansę na zwiększenie swojego poparcia i ewentualnej wygranej w ewentualnych wcześniejszych wyborach parlamentarnych. To też, o ile funt podróżnego rodzaju względami jest walutą obecnie dość tanią i wydawałoby się niedowartościowaną, jego kurs pozostanie niski tak długo, jak e, będzie ciążyć mu niepewność co do losów tej współpracy Wielka Brytania. Unia Europejska. Jeśli udałoby się wypracować to porozumienie, a mówi się o tym, że ono musiałoby zostać podpisane jeszcze w tym roku, bo jest potrzebny później czas na jego wdrożenie, jego przyjęcie przez brytyjski parlament, to wydaje się, że fund miałby całkiem spore pole do tego, aby zdrożyć z tych niskich poziomów. Z drugiej strony, jeśli do tego porozumienia nie dojdzie, to perspektywa dla brytyjskiej waluty będzie bardzo nieciekawa, ponieważ biznes wskazuje, że brak tego porozumienia wywołałby gospodarczy chaos.